Dziesiąta niedziela zwykła. Wakacje coraz bliżej. Piękne słońce napawa szczególnym optymizmem, radością do życia. Wszystko się budzi, jest w pełni zielone, piękne. A Pan Bóg daje nam takie dobre słowo. Słowo dzisiejszej Ewangelii, które mówi o tym, jak to łatwo osądzić. Ewangelista Marek odnosi się do sytuacji, z którą spotkał się Pan Jezus. Sytuacją niezrozumienia. Brzmi znajomo. Bo często też i w naszym życiu tak jest. Ile razy wiele osób nas osądza i ocenia, nie znając o nas prawdy. Mówią, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy, co mówimy. Komentują, oczerniają. Ale czy znają prawdę? Pan Jezus mówi o tym, że jeśli ktoś mówi takie słowa, to jest wewnętrznie skłócony, a więc nie ma jedności między nim. Nie wie, czego chce. Łapie się wszystkiego. To widoczne jest w naszym życiu. Ile razy próbujemy ukryć jakąś prawdę, albo zadowalamy się tylko tym, co zewnętrzne, tym, co powierzchowne. A jaka może być tego przyczyna? Przyczyna może tkwić w postawie Boga. Tak, w postawie Boga. I w pierwszym czytaniu słyszymy wyjątkowy dialog Pana Boga z Adamem. Adamie, gdzie jesteś? Pytanie po grzechu pierworodnym. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, wąż mnie zwiódł, zjadłam. To wyjątkowo karykaturalny obraz Boga. Obraz zniekształcony. Boga, który jest surowym sędzią. Boga, który tylko i wyłącznie krytykuje, potępia. Boga, który nie kocha. A jednak Bóg jest zupełnie inny. Bóg jest kochającym Ojcem. Bóg jest tym, który wprawdzie widzi nasze czyny i dobre, i złe. I nam towarzyszy stale. To jednak Bóg troszczy się o nas. Bo Bóg powiedział do Adama i Ewy: potomstwo Twoje zmiażdży węża. A więc jest nadzieja, że każdy z nas będzie w stanie odeprzeć te wszystkie pokusy, ataki zła i na nowo z radością spojrzeć na swoje życie. I dlatego Pan Jezus mówi o tym, że królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać. Potrzeba zatrzymania, potrzeba przypatrzenia się sobie, czy ja rzeczywiście chcę szczęścia, czy chcę radości. Oby dzisiejsza niedziela była tą okazją do tego, abyś uśmiechnął się do Pana Boga, jak Bóg uśmiecha się do Ciebie.